systemy spokoju kickmeetingowego, to dla tych, którzy chcą pełnej interakcji z nami. W międzyczasie jeszcze ustawiam jak zwykle transmisję na żywo na Facebooka. To dla tych osób, które za chwilę nas zobaczą na Facebooku. Mam nadzieję, że tęskniliście za nami. Czekajcie, ja sobie jeszcze pozwolicie, że ustawię. Bo my na pewno za wami też. Szczególnie ja, no Tomek jest pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. I już sekundkę, potrzebuję dosłownie. Nie wiem, czy wiecie, ale kickmeeting się troszeczkę przez te czas zmienia, jak nas nie dzieje. I Facebook nam coś tutaj rozmienia. Poszli na transmisję na żywo, a nic nie ogrzemy. Sylwester, słyszy mnie? Tak. Dzień dobry Państwu. Bo słuchajcie, Facebook zmieniał nam i nie mogę rozpocząć transmisji na żywo na Facebooku, powiem szczerze. I dlatego się tak zawiesiłem, ale ja będę za chwilę tym się zajmował. Natomiast słuchajcie, dla tych, którzy dołączyli do nas na ClickMeetingu, witam Was jeszcze raz. Witamy Alę, która po raz pierwszy nas widzi, tak jest bardzo nam miło. Tak, dobry wieczór. Słuchajcie, mam nadzieję, że co niektórzy już są z nami ponownie. Natomiast tak jak mówię, Tomek rozpoczyna, ma ten zaszczyt, ale ja mam zaszczyt, że Tomek zgodził się rozpocząć czwarty sezon webinarów, bo to już czwarty rok, jak idziemy z webinarami od praktyków dla praktyków całkowicie za darmo. Wiedza, czyli najlepsi eksperci w kraju dla was. I Tomek jest takim ekspertem, który, słuchajcie, no nie ma w Polsce lepszego eksperta od platformy Moodle. Tak więc stąd też muszę wytłumaczyć troszeczkę. No tak, Tomek się chwali kubkiem. Ja mam taki firmowy, bo sponsorem transmisji, czyli opłata ClickMeetinga, firma Mentor, tak więc mam mentorowy kubek, ale może kiedyś z Moodlowego się napiję, jak do Tomka przyjadę. Natomiast chciałem wam powiedzieć, bo tytuł mamy taki przedwrotny, módlmy się. I dlaczego ten tytuł? Ponieważ Tomek, słuchajcie, pochodzi z Częstochowy. Wcale nie dlatego ten tytuł. Oj tam, no chciałem tak nawiązać. To był ten suchar, który obiecałeś na początku, tak? Tak jest, dokładnie żenujący żart prowadzącego, czyli wszystko mamy w temacie, bo my mamy oczywiście rozpisany plan. Natomiast ja zawsze chciałem się nauczyć tego Moodla i powiem szczerze, że raz nawet podchodziłem do tego, aczkolwiek niezbyt jakby w to podejście było fortunne i szybko odpuściłem i liczę na to, że dzisiaj Tomek od ciebie się nauczy, jak to Moodle ogarnąć, tak więc ja wchodzę w tło, będę z wami na czacie, będę pilnował. Tomek przejdzie za chwilę na udostępnianie ekranu. Na koniec sesja pytań, tak więc jeżeli będziecie mieli pytania, wytrzymajcie do końca. Webinar trwa tak jak zawsze godzinkę i oczywiście będzie certyfikat, bo to też jest dla niektórych ważne pytanie. A teraz oddaję was w ręce najlepszego fachowca od Moodle w Polsce, czyli Tomka. To taka ściema. Sylwestra. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim jestem pierwszy raz na ClickMeetingu od chyba 5 czy 6 lat i kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Wiem, że mam prezentować z udostępniania ekranu, natomiast nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Mam podgląd na czat, rzeczywiście. Dobry wieczór Państwu. Natomiast nie wiem, jak to wszystko powłączać, także Sylwester nie wychodzi nigdzie. Pies wytrzyma. I tam mi będziesz włączał, dobra? Właściwie możesz już włączyć udostępnianie ekranu, jeżeli bym cię mógł prosić, bo ja nie wiem, gdzie to zrobić kompletnie. OK? I byś mi powiedział, że udostępniasz. Jestem. Przyłączam na twój ekran, tak? I mamy udostępniony, Tomek, twój ekran. OK, czyli widać plan webinaru, tak? Nie widać, musisz sobie otworzyć przeglądarkę. Widzimy tylko w tej chwili twoje ikonki, jak posegregowane. Widać, że nauczyciel akademicki. Czyli widać nie ten ekran, który przygotowałem sobie. Dokładnie. Przyłączyć się na drugi. A ten zminimalizować, tak? O. Teraz dobrze jest? Teraz jest. Plan webinaru widzimy. Okej. Dobrze,
plan webinarów spowolniło nie, straszliwie tempo tego nadawania. Trochę o sobie, ale nie przesadzić, tak mi Sylwester powiedział, no więc trochę o sobie, ale nie przesadzić. Za chwilkę Państwa zaproszę do tego kursu, na tą platformę i tam sobie będziecie mogli obejrzeć filmik powitalny ode mnie. Natomiast dwa słowa o mnie. No, pracuję na Politechnice Częstochowskiej, w Częstochowie, niedaleko Jasnej Góry, ale nie stąd pochodzi nazwa czy tytuł dzisiejszego spotkania Módlmy się. Jestem również Superberflem oraz no i chciałem coś jeszcze powiedzieć, nie pamiętam co. Aha, już wiem. Organizatorem, jednym z organizatorów konferencji Módlmód i podejrzewam, że stąd mnie wyjął właśnie Sylwek, skojarzył z Módlem, zresztą bardzo dobrze, bo ten Módl zawsze od kilkunastu już lat cały czas za mną się szwenda, albo ja za nim się szwendam, inaczej. Jeżeli uda się Sylwestrowi, to przygotuje i puści Państwu ankietę, a ja i tak nie zobaczę. Sylwek, to nie ma sensu, bo ja i tak nie zobaczę tych wyników, więc to nie ma sensu. Nie, nie trzeba, nie rób. Trochę o Módl, ale żeby nie przegiąć. A ja Cię kojarzę z zajęć z robotyki, które fantastycznie prowadzisz dla szkół, między innymi z Częstochowy. A, to jest, tam za mną powinien być robocik, który mi się zepsuł i czeka na... Widać go? Na półce? Czeka na to, żeby go wysłać do naprawy. To jest taka moja forma walki z wypaleniem zawodowym. Ja kilka lat temu zauważyłem, że praca zaczyna mi przynosić coraz mniej radości i zacząłem szukać sobie właśnie innych, ciekawych ujść dla mojej energii. I stąd te roboty, stąd to nauka programowania dla dzieciaków. To jest taka moja forma zmiany sytuacji, w której się znajduję. Dobra, teraz troszeczkę o Módlu. Przygotowałem dla Państwa kurs do zabawy. Jeżeli Państwo dacie rady wpisać ten adres tutaj do swoich przeglądarek, to będziecie mogli teraz albo później wejść do kursu, który dla Państwa przygotowałem, w którym będziecie mieli prawa nauczyciela i będziecie mogli sobie mieszać dowolnie, cokolwiek będziecie Państwo chcieli. Klucz do tego kursu brzmi Sylwester Z. Proszę zwrócić uwagę, że Sylwester jest z dużej litery i Z jest również z dużej litery. Przygotowałem dla Was również drugi kurs, ten, w którym właśnie jesteśmy. Tutaj widzicie Państwo na pewno adres, czy nie widzicie? Widzicie na pewno adres. Ten adres jest dosyć trudny, to może Sylwester by go wkleił tam w czat, żeby on zadziałał. Tomek, tylko mamy tutaj od Oskar nam już tutaj pomógł, natomiast mamy jeszcze informację, że goście nie mają prawa dostępu do kursu. Bo trzeba sobie założyć konto, tu jest napisane utworzyć sobie konto. Dobra. Sorry, nie powiedziałem tego. Tak, goście nie mają dostępu. Trzeba utworzyć konto i potem z kluczem Sylwester Z wchodzimy do tego kursu i tam możecie Państwo wszystko, a w tym kursie z numerkiem 2 nie możecie Państwo wszystko, ale za to możecie zobaczyć wszystko to, co ja dzisiaj będę mówił i robił. Dobrze? To jest taki plan naszego spotkania. Dobra, to są te rzeczy, które, że tak powiem, przygotowałem dla Państwa. Dla kogo jest Módl? To Sylwester kazał mi zacząć od tego, dla kogo ten Módl jest, a ja powiem inaczej, dla kogo ten Módl nie jest. Wydaje mi się, z mojego takiego doświadczenia praktyki, że Módl nie jest dla dzieci małych, nie jest dla dzieci klas 1-3, tak to się mówi, czy 1-4, już nie wiem, jak tam po tych reformach mówi się, dawniej się mówiło 1-3. Od czwartej klasy można Módla próbować, a od szóstej to już jest bardzo fajne narzędzie. Dlaczego Módl? Ja sobie ściągę tutaj przygotowałem, ale to, czy ja to dam radę teraz zrobić? Tak, zaraz zobaczmy. Żebym ja widział ściągę.
na drugim monitorze. O, dam radę. OK. To ja będę miał ściągę. A Państwo nie będziecie ściągi widzieć? Nie, nie widzicie. Co można, dlaczego Moodle? Moodle dlatego, że Moodle jest bezpieczny. Tak jak Państwo widzicie, do Moodla nie wejdzie nikt. No, oczywiście zdarzały się w historii Moodla takie przypadki, że Moodle został złamany i dało się do niego wejść. Natomiast Moodle jest bardzo bezpieczny. Od wielu lat już nie ma publikowanych takich alertów, żeby był jakiś alarm bezpieczeństwa Moodla. Także jest bezpieczny. Serwer Moodla stawia... Ja tak? Przepraszam, tylko ci przeszkodzę, dobrze? Bo tu mamy jeszcze informację, że nie ma opcji zakładania nowych kont i prośba o link do strony, gdzie to konto można założyć. O, kochany. To teraz mnie zabiłeś. Wiesz co, to ja w tej chwili nie potrafię ci pomóc. Znaczy nie potrafię Państwu pomóc. Wydaje mi się, że dlaczego nie miałoby być tutaj nowych? Na stronie głównej Moodla, tak, konta nie ma odnośnika do założenia? Administracja, już sprawdzam. Wiesz co, to chyba szkoda czasu, żebym ja teraz tutaj klikał, tym bardziej, że klika się straszliwie powoli. Nie, nic nie wyłączałem, także nie wiem. Może tak, umówmy się, ty Państwu pokażesz, a później jeszcze w domu po webinarze zerkniesz tam na ustawienia i będzie... Jasne. Tak? Link jeszcze zamieścimy później. Jasne, wchodzę z powrotem w tą, no widzisz, i posypał mi się cały pomysł na prezentację. No, nie sprawdziłem, jak to widać z punktu widzenia studenta, prawdę mówiąc, no bo przyjąłem za pewnik, że to wszystko działa. Prawda? No ale pierwsza wtopa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oskar chyba jest modlowy, bo coś podpowiadasz. Administracja, wtyczki, uwierzytelniania, zarządzaj uwierzytelnianiem. Jakbyś zerknął. No tak, ale mi ten modl chodzi tutaj, wiesz jak... Znaczy udostępnianie ekranu, tak to musimy powiedzieć, zawsze niestety obciąża komputer. Administracja. Co mówił? Wtyczki? Wtyczki. Uwierzytelnianie. Tak. Tak, zarządzaj uwierzytelnianiem, tak? No, zrobiłem to. Zobaczymy, czy zadziała. I tu jeszcze Czesław, tak, z ustawienia tego z pocztą było, tak więc. Tak. Dobra, to ustawiłem to z pocztą. Nie wiem, czy to będzie działać. A tą koło kontynuację. Straszliwie mi to spowolniło wszystko tutaj. Rozumiem, że to jest dostosowane do tego, żebyście Państwo widzieli w tym samym czasie to, co ja robię, jak u mnie się dzieje, bo inaczej to jest bardzo kiepsko. Dokładnie tak jest. Okej. Dlaczego Moodle? Bo bezpieczny, tak mówiłem, bezpieczny. Moodle jest, no chyba nieskromnie, że tak powiem, jako wyznawca i wierzący w Moodla
powiem, że jest chyba jednym z najlepszych platform do nauczania zdalnego. Obecny jest na świecie, w Polsce od 2007 roku, sprawdzony w bojach, przetrwał wszystkie platformy właściwie, które w międzyczasie powstawały, ginęły. Taki dziadek tego zdalnego nauczania, jeżeli chodzi o platformy, skończył w tym roku 18 lat. Ogromna masa, jeżeli chodzi o takie zasoby ludzkie, to ogromna masa w Polsce i na świecie ludzi przeszkolonych z tego Moodla, bo wszystkie te projekty europejskie, które przez ostatnich kilka lat w Polsce, w Europie się odbywały, większość z nich miała jakąś moodlową gałąź od nogę. No jest darmowy również, to jest bardzo ważne, darmowy, co wcale nie znaczy, że on jest za darmo. Bo żeby Moodle działał, to ktoś go musi obsługiwać, ktoś go musi konserwować, ktoś musi dbać o to, żeby był bezpieczny, ktoś musi szkolić ludzi, ktoś musi dostarczać tych treści, ktoś musi opiekować się uczestnikami, więc darmowy, co nie znaczy, że za darmo, tak? To nie jest równoznaczne. Co można zrobić z Moodlem? I tutaj przygotowując się do tego spotkania, kilka takich przykładów wraz z moją małżonką wymyśliliśmy. Po pierwsze, Moodle doskonale sprawdza się do zarządzania projektem. I to do zarządzania projektem małym, ale również do zarządzania, może nie zawsze projektem, przedsięwzięciem również, czy przedsiębiorstwem, jakim jest na przykład szkoła albo klasa. Mamy przykłady fajnej, bardzo fajnej szkoły w Polsce, która w całości przeszła na Moodle, jeżeli chodzi o dokumentację, jeżeli chodzi o rady pedagogiczne, jeżeli chodzi o zastępstwa, wysyłanie zastępstw, głosowania. Wszystko to odbywa się w Moodle, co sprawia, że rady pedagogiczne trwają godzinę czy pół godziny, a nie trzy. To jest jedno z zastosowań Moodle, oczywiście takie może troszeczkę poboczne. Zestawy testów maturalnych, kiedy mamy do opublikowania, w przeciwnym wypadku, normalnie byśmy robili to w ten sposób, żebyśmy prawdopodobnie kserowali tony testów, wręczali uczniom, albo uczniowie sami by sobie to kserowali, wypełniali, przynosili do sprawdzenia i tak, albo sprawdzali z nami na zajęciach. Natomiast w Moodle da się zrobić takie zestawy w ogromnych ilościach, losowane na kilku poziomach, w całych ścieżkach samosprawdzających się testów maturalnych, czy testów maturalnych, czy niematuralnych, bo to każdy test można w ten sposób zrobić, dostarczając dzieciakom z czasem oczywiście, bo to jest duża praca, żeby takie testy zrobić, ale przecież to jest praca na kilka lat. Te testy się z kilku lat zbiera i poprawia, tak? Może być również taki ciekawe zastosowanie, może ciekawe zadanie, jakie nam wpadło do głowy, to zbiorczy komentarz do zadania. Mamy zadanie dla studenta, czy dla ucznia, który polega na odpowiedzi na kilka pytań. Student odpowiada na trzy dobrze, na cztery źle, albo na trzy dobrze, na jedno źle. I dostaje zbiorczy komentarz do zadania, czyli dostaje feedback do każdego zadania, do tych, co zrobił dobrze i do tych, co zrobił źle. W ten sposób nauczyciel ma mniej troszeczkę pracy, bo Moodle za niego tę pracę wykonują. Dobra, to były takie kilka przykładów, a teraz obiecaliśmy, że zrobimy taki kurs, tak, i trochę pobawimy się w Moodle praktycznie. Ja niestety nie widzę forum, gdzieś mi to zniknęło w ogóle, może zobaczę. A jest forum. Librus, dobra, na Librusie to się w ogóle nie znam. Potwierdzenie nie dociera. No dobrze, no to musimy darować sobie te zabawy. Spróbujcie Państwo sami, a ja spróbuję to uruchomić może już dzisiaj nie, może jutro do południa spróbuję uruchomić, żeby to wszystko zadziałało.
taką jedyną platformą, na której znalazłem, że można za darmo utworzyć Moodla, było Gnomio. Ta platforma Gnomio. Jest jeszcze platforma Moodle Cloud, utrzymywana przez Moodla, kwaterę główną Moodla, ale tam można postawić Moodla tylko na 14 dni za darmo, a potem już płacić. Jeżeli Państwo będziecie się tym bardziej przyglądali, bardziej interesowali, to większość hostingów w Polsce ma Moodla preinstalowanego takiego, żeby kliknąć tylko next, next, next i ten Moodle się instaluje. Oczywiście pozostaje mnóstwo ustawień, które trzeba zrobić po takiej instalacji. Dobra. Jak wygląda taki kurs? Kurs wygląda w ten sposób. Tak wygląda Moodle, tak wygląda kurs w Moodle. Tutaj jest coś, co ja nazywam breadcrumbs, czyli okruszki chleba. Jeżeli wejdziemy troszeczkę głębiej w taki kurs, na przykład tutaj w ogłoszenie, to te okruszki chleba nam się troszeczkę wydłużą, ale podobnie jak Jasi Małgosia, dacie Państwo radę wrócić z lasu, cofając się po okruszkach aż do mojego kursu albo i nawet wyżej do kokpitu, do całego Moodla, gdzie mamy wszystkie nasze kursy. Wchodzimy do naszego kursu i teraz co z tym Moodlem można zrobić? Można zrobić bardzo wiele rzeczy, jeżeli chodzi o komunikację. Ja w ogóle uważam, że najważniejsza w całym e-learningu jest komunikacja i Moodle daje nam kilka narzędzi, może przesadziłem z tym kilka narzędzi, które możemy użyć do komunikacji. Najprostszym z nich, zauważcie Państwo, że włączyłem tryb edycji, co spowodowało zmianę tutaj menu, mam nowe menu modyfikuj i nowe menu dodaj aktywność lub zasób. Ja troszeczkę powiększyłem ten ekran, żeby było dobrze u Państwa widać. Po naciśnięciu dodaj aktywność lub zasób pojawiają mi się wszystkie aktywności i wszystkie zasoby, jakie są w Moodle. Czym się różnią zasoby od aktywności? Zasoby służą do publikowania treści. Może być to przeróżna treść. Mogą to być filmy, MP3, mogą to być linki do zewnętrznych stron internetowych, mogą to być coś, co się nazywa etykieta, co ja tutaj użyłem w naszym kursie do zrobienia tych obrazków i podpisów, tak? To jest etykieta. Możemy dodać zasoby, zasobami mogą być również foldery z udostępnionymi plikami, może być książka. To jest takie narzędzie Moodla, to nie jest książka taką, jak my rozumiemy, trzeba tą książkę napisać najpierw. To nawet nie wiem, co to jest. To można udostępniać pliki różnego rodzaju, tak jak mówiłem, PDF-y, PowerPointy i tak dalej, i tak dalej. Albo stworzyć stronę HTML, przy czym to tak brzmi w sposób skomplikowany, ale zobaczcie Państwo, dodawanie nowego zasobu strona, dodaję sobie tytuł, na przykład wytyczne mojego kursu i w zawartości strony piszę dokładnie tak, jak w Wordzie mam całe menu, może troszkę zmniejszę jednak ten ekran. Całe menu. Sylwester, czy to jest widoczne, jak zmniejszyłem, czy lepiej, jak jest powiększone? Całe menu, takie jak w Wordzie do pisania w HTML-u. No my piszemy w HTML-u, tak? Dodam, że jest widoczne, przynajmniej dla mnie. Tak więc, a już Oskarowi jeszcze tylko odpowiem. Oskar, jeżeli masz ochotę, to jak najbardziej możesz podać swój e-mail, bo tu mamy Oskara, który jeszcze tu odpowiada na czacie. Jak się okazuje, jest adminem takiego Moodla u siebie w szkole. Oskar, to zapraszamy na Moodle Muta. W tym roku nie było, bo
pandemia, ale w przyszłym roku na wiosnę robimy modul Muta i zapraszamy. Bardzo byłoby miło Cię gościć i pogadać o tym, co działa, co nie działa, jak robić, jak nie robić o Moodle. Dobra, i mamy, czyli piszę tak jak w Wordzie, tak? Wytyczne do prowadzenia, czyli nie prowadzenia, tylko może do wytyczne wymagania, o lepiej wymagania dotyczące kursu. Ach. Z tym tekstem oczywiście, tak jak w Wordzie, możemy zrobić bardzo różne rzeczy, nagłówki, wyboldować, literować, tak? Po angielsku to się nazywa, iteracja, numerowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy również wstawić zdjęcie, film albo nagranie, audio i wideo. Tutaj stąd, z tej pozycji można nagrać komunikat, wkleić go do takiej strony i po naciśnięciu zapisz i wyświetl. Ta strona będzie wyglądała w ten sposób. Tutaj mamy. Czyli jak widzicie Państwo, żadnej komplikacji tutaj, żeby stworzyć taką stronę, czy w ogóle jakikolwiek zasób. Nie jest to w żaden sposób skomplikowane. Ale zacząłem mówić o komunikacji, tak? Przecież zacząłem mówić o komunikacji i o narzędziach do komunikacji. Zobaczmy, jakie to narzędzia, w jaki sposób można zapewnić komunikację w kursie. To będą z reguły aktywności, właściwie nie z reguły, tylko to będą aktywności. Aktywności polegają na tym, że my coś dajemy studentowi czy uczniowi i otrzymujemy coś w zamian. To jest właściwie już komunikacja. Takim sztandarowym narzędziem do komunikacji jest forum. Jest również czat, ale czat od forum różni się w ten sposób, że w czacie my musimy być jednocześnie wszyscy w jednym czacie o jednej godzinie, żeby wziąć udział w tej dyskusji. Natomiast na forum jest to o wiele ciekawsze, bo o wiele łatwiejsze do zastosowania, dlatego że jest to asynchroniczne. Tak, ja zadaję pytanie teraz, a uczeń, student odpowiada mi na niego wtedy, kiedy będzie mógł. Dzisiaj, jutro, pojutrze, w takim terminie, w jakim zaplanowaliśmy to działanie, tę aktywność. Mamy nowe forum. Mamy do dyspozycji kilka rodzajów forów. Takie standardowe forum do użytku ogólnego to jest takie forum, w którym każdy może napisać, dodać temat, dodać wątek, dodać post, odpowiedzieć, czyli taka pełna wolność. Są jeszcze inne fora, ale to przecież nie na tym polega, żebyśmy tutaj omawiali te wszystkie rzeczy. Natomiast jak wygląda takie forum? Pierwszy tutaj jest, nazwijmy sobie to kawiarenka, forum standardowe do użytku wewnętrznego. Zobaczcie Państwo, jest tutaj milion różnych opcji. Można takie wpisy na forach oceniać, ograniczać dostęp i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale po wpisaniu tych dwóch komunikatów i kliknięciu zapisz, ja mam gotowe forum, w którym mogę już się komunikować ze studentami. I studenci czy uczniowie mogą nacisnąć dodaj nowy temat do forum i napisać temat pierwszy. Mam problem. Oczywiście znowu do dyspozycji jest pełen edytor tekstu łącznie z nagraniami audio, wideo, ze zdjęciami, multimediami i pełnym takim ustawieniem, jak w Wordzie mamy. Podobnym, jak w Wordzie mamy. I wysyłamy wpis na forum. Będzie to wyglądało w ten sposób, że
administrator. Ja tutaj jestem administratorem. Administrator rozpoczął dyskusję na temat pierwszy i ostatni wpis w tym wątku, w tej dyskusji był administrator. Gdyby ktoś jeszcze dopisał tutaj coś, wówczas ostatni wpis byłby czyjś inny i by było tutaj napisane, że są odpowiedzi. Łatwo jest śledzić te dyskusje, łatwo jest nadążać za nimi, łatwo jest odpowiadać również. Wchodzimy w temat pierwszy i mamy do dyspozycji ikonkę, nie ikonkę, link, odpowiedź. Tak, tutaj będziemy odpowiadali na to, na ten post. Tak wygląda forum od strony twórcy, nauczyciela. Zauważcie Państwo, że właściwie dwa komunikaty i mam to forum, i od strony studenta, gdzie on ma właśnie tę możliwość tworzenia wątków i odpowiadania na te wątki. Wróćmy tutaj po breadcrumbsach z powrotem do kursu. To forum się tutaj pokazało. Zauważcie Państwo, powoli się buduje kurs. Jeszcze może wrócimy tutaj na chwilkę. W każdym kursie w Moodle, w każdym jednym kursie Moodle znajduje się takie forum ogłoszenia. I to forum, to jest bardzo ciekawe forum, to jest takie forum, w którym tylko prowadzący kurs może pisać. Nikt inny nie może odpowiedzieć, nie może dopisać, nie może zapytać. To jest takie forum ogłoszeń. Bardzo fajne, bardzo przydatne. Jakie jeszcze narzędzia do komunikacji mamy? No, tak jak mówiłem, czat, przy czym czat jest bardzo niewygodny. Trzeba być w tym samym czasie, kiedy są wszyscy studenci, być czy uczniowie w tym samym miejscu. Jest to mocno kłopotliwe. Jest głosowanie, gdzie można studentów zapytać o coś, co Państwo sądzicie, czy co sądzicie o tym i tym pomyśle. I studenci, uczniowie mogą głosować, wyrażać swoje preferencje. Podobnym do głosowania narzędziem jest opinia zwrotna, kiedy możemy właściwie stworzyć ankietę dla studentów. Niestety ta ankieta nie jest anonimowa. Przynajmniej tak mi się w tej chwili wydaje, że to nie jest anonimowa ankieta. Czyli mamy głosowanie, mamy opinię zwrotną, mamy bardzo ciekawą metodę komunikacji, którą nauczyciele znają dogłębnie, jest to zadanie. Mianowicie, dajemy studentom jakieś zadanie do wykonania, zobaczmy sobie może to narzędzie. Jest to komunikacja, bo mówimy coś studentom, tak? Na przykład, proszę. Zadanie pierwsze, może tak zróbmy. Zadanie pierwsze. Jaj, coś kliknąłem niepotrzebnie. Zadanie pierwsze. I polecenie do tego zadania. Proszę przesłać rozwiązanie równania w pliku PDF albo w pliku JPEG, jak sobie zażyczymy. Takim, no nie rozmawiamy teraz o metodyce, ale to jest niepoprawnie zrobione komunikat, dlatego że tutaj nie ma ani celu, ani wymagań, ani zajmujemy się teraz zadaniem, a nie metodyką użycia tego zadania, także proszę mi wybaczyć. Dobra, mamy treść zadania, możemy ustalić masę różnych rzeczy, natomiast możemy też tego nie ustalać. Zobaczcie Państwo, prosimy studentów, żeby przysłali nam plik. Chcielibyśmy, żeby ten plik to był PDF. Aha, tutaj. I wybierzemy sobie plik, wszystkie typy plików, pliki archiwum, pliki audio, pliki dokumentów. Jest plik, dokument formatu PDF.
i tylko ten jeden plik, żeby to był, tylko jeden możliwy format dokumentu. 100 MB to jest za dużo na taki plik, myślę, że 5 MB wystarczy. Maksymalna liczba przesłanych plików to 1, student ma przesłać jeden plik. Dobrze. I możemy wystawić, zaplanować, jaką ocenę student dostanie za takie zadanie. Punkty, powiedzmy, że dostanie 2 punkty za to zadanie. I znowu, nie obchodzą nas wszystkie inne ustawienia, które później, jak zaczniemy rozsmakowywać się już w Moodle, jak zaczniemy już go przyprawiać i ubarwiać, to zaczniemy je poznawać. Natomiast w tej chwili wystarczy to, co zrobiliśmy, zapisz i wyświetl. I mamy gotowe zadanie dla studentów. Proszę przesłać. Zobaczmy, jak to wygląda w kursie może. W kursie zadanie pierwsze, taka łapka podaje nam zadanie pierwsze. Po wejściu w to zadanie mamy polecenie. Proszę przesłać rozwiązanie w postaci pliku PDF. Rozwiązanie równania w postaci pliku PDF. I my jako prowadzący możemy zobaczyć wszystkie zadania, które zostały nadesłane. Oczywiście żadne rozwiązanie nie zostało jeszcze nadesłane, więc nie mamy tutaj żadnych rozwiązań. Natomiast gdyby w kursie było więcej osób i gdyby te osoby przysłały jakieś rozwiązanie, to mielibyśmy tutaj listę wszystkich uczestników. Można by było ich sobie wybierać tutaj po nazwisku i sprawdzać te zadania. Kolejna metoda komunikacji ze studentami, czyli aktywność. Czy mamy coś jeszcze, jakąś jeszcze aktywność w kursie? No, jest tego mnóstwo. Tutaj jest ankieta, ale to jest taka dziwna ankieta, nie polecam, te ankiety są wbudowane w Moodle i one właściwie do niczego nie służą. Można by je śmiało wyłączyć. Fajnym narzędziem jest lekcja. Lekcja trochę trudniejszym, już tak nie polega na kliknięciu w 3 przyciski. Natomiast lekcja pozwala zbudować taką książkę, gdzie mamy stronę, na końcu strony jest pytanie. Jeżeli uczeń odpowie na pytanie właściwie, to przechodzi do drugiej strony lekcji i tak po kolei. No, ulubione narzędzie nauczycieli, czyli quiz. Quiz też nie jest takim prostym narzędziem, żebyśmy mogli go teraz szybciutko pokazać, chociaż możemy, dlaczego nie? Mamy jeszcze parę minut. Test, tak? Ojojoj, test. Opis, tutaj powinny być znaleźć zakres tego testu, a może kryteria. Oceny, może jakieś podpowiedzi dla uczniów, studentów. Test można ograniczyć w czasie od do, można dać limit czasu, na przykład 10 minut na ten test będą mieli. No i właściwie nic więcej, oczywiście tutaj trzeba by było powyłączać jeszcze parę ustawień, żeby studenci, uczniowie nie widzieli poprawnych odpowiedzi na przykład, prawda? Trzeba by było to wszystko stąd powyłączać, ale po naciśnięciu zapisz i wyświetl mamy znowu gotowy quiz, gotowy test, do którego tylko trzeba dodać pytania. I dodajemy te pytania w sposób znowu bardzo, bardzo, bardzo prosty, trochę czasochłonny. Dodajemy pytanie po pytaniu. Mamy do dyspozycji wiele różnych rodzajów pytań. Zobaczcie Państwo, jak wiele. Kilka z nich jest mocno specjalistycznych. Równania tutaj są pytania obliczeniowe. Są eseje numeryczne, natomiast kilka jest takich, które znamy intuicyjnie. Wybór wielokrotny, prawda, fałsz, dopasowanie, krótka odpowiedź. To są te pytania, które Państwo na pewno znacie. Bardzo prosto się je tworzy.
Nazwa pytanie, pytanie pierwsze. Coś mi przeskakuje. Pytanie pierwsze, treść pytania. Kto napisał balladynę? I odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza. Mickiewicz. Domyślam się, że to nie był Mickiewicz, więc damy 0 punktów. Jeśli tu jest 0 punktów, żaden, tak. Można również dać informację zwrotną. Odpowiedź druga. Żeromski. Chyba to nie był Żeromski, czyli 0 punktów. Odpowiedź trzecia. Słowacki. Słowacki napisał balladynę? Sprawdzimy. Wydaje mi się, że Słowacki, nie? Słowacki. Dobrze. Słowacki. Dajemy zapisz zmiany. I nasze pierwsze pytanie jest zrobione. I zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał test z tym pytaniem. Ja jako nauczyciel mogę sobie podejrzeć ten test, tutaj dać podgląd. I kto napisał balladynę? Mickiewicz. Zapisz podejście. Trzy razy pyta, czy na pewno chcemy zapisać podejście. I no, mnie jako nauczycielowi nie pokazał wyniku. Zakończone punkty 1. Daliśmy tam punkty, czy ja się pomyliłem? Nie. Czyli mnie jako nauczycielowi nie pokazał wyniku. Gdyby to był student, to zobaczyłby wynik i punkty. No dobra. Sylwester, czy są jakieś pytania od uczestników, czy ja za bardzo tutaj w ogóle pokręciłem i już nikt nie wie nawet o co pytać? Nie, w tej chwili pytań nie mam, natomiast tu panowie na troszeczkę wyższym poziomie sobie rozmawiałem o tym, że właśnie są dość czasochłonne tworzenie takich chociażby tutaj testów, tak? I Oskar opowiadał nam o tym, że w trakcie nauczania zdalnego pokusił się nawet o takie zadanie, stworzenie właśnie. No i module potrafi być bardzo zaawansowane, ale także zabiera dużo czasu. No tak, wszystko zabiera czas, szczególnie w takim momencie, jak jesteśmy teraz, nie? Że musimy przejść z dnia na dzień na edukację zdalną. Myśmy Moodle ćwiczyli od wielu, wielu lat, więc jest jakoś tak troszeczkę bardziej intuicyjny dla nas. Natomiast no tak, no na pewno zabiera dużo czasu. Są pewne narzędzia, które pomagają tworzyć te testy w sposób automatyczny. Nie pamiętam w tej chwili tych skryptów, ale albo na stronie Moodle, albo trzeba by wyszukać w internecie skrypty, które pozwalają wklejać do Moodle całe zestawy pytań, jeżeli one są przygotowane w Wordzie albo w jakimś, no w Wordzie chyba tak zazwyczaj mamy te pytania gdzieś przygotowane, no bo tak naprawdę problem nie jest w tym, żeby wrzucić te pytania do Moodle, tylko żeby przygotować te pytania w ogóle koncepcyjnie. Przynajmniej dla mnie jest taki problem, bo taka praca się opłaci. Wpisane raz pytania do Moodle są znani potem przez kilka
semestrów czy lat, dotąd, dopóki nie zmieni się albo podstawa programowa, albo nie zabiorą nam gimnazjów, albo jakieś inne lawiny na nas nie spadną. Natomiast no to jest praca, którą można, z której można korzystać kilka razy w różnych klasach, w różnych szkołach. Raz zrobiona porządnie procentuje. Ja tylko dodam, że gimnazja już nam zabrali, tak więc... No właśnie mówię, że... Że jak już się czujemy pewnie i już fajnie, już okrzepliśmy, to wtedy nam coś wymyślą nowego. Sylwester, to co ja mam teraz mówić, powiedz mi. Mam jeszcze coś pokazywać z tego Moodla, czy jakieś pytania może? Czy coś, właśnie zrobimy sobie sesję pytań, tylko ja chciałem się zapytać, bo u mnie, Tomek, się zaciąłeś na kamerce. Nie wiem, jak u innych. I to jest pytanie najpierw ode mnie do was, słuchajcie. Zerknijcie, czy u was też Tomek się zaciął na kamerce, czy to tylko u mnie. Zaraz, może ja cię przełączę na... taki większy ekran. Tak, kamerka się, Tomek, zawiesiła u ciebie. Halo, halo, Tomek, słyszymy się, czy nie? Oj, chyba nam się Tomek całkowicie zakręcił i zawiesił. Ale tak też, słuchajcie, bywało. Tak, Tomek, możesz wyjść. Tak więc też tak bywało, zresztą kto nas był kiedyś kilka razy, to być może pamiętacie, bo kiedyś we Wrocławiu taka dość duża burza i na przykład no, Monika Kapuśnia, która poradziła, zniknęła, albo chociażby, i Monika nawet nie wiedziała, że zniknęła chyba wtedy, albo kiedyś Asia Nowodzi też zniknęła, a teraz nie wiem jak u was, ale burze przelotne bywają często. Natomiast ja widzę, że tu... Tak, no to też Oskar dobrze napisał, że po przebojach nauczania zdalnego żadne problemy techniczne nas nie zadziwią. Chyba przeszliśmy naprawdę dość sporo. Ci mający troszeczkę mniej szczęścia, pewnie więcej niż ci mający chyba szczęście, tak, że przeszło to bez jakichś takich większych, że tak powiem, problemów. Ja osobiście siedziałem na ofisie i w sumie ten ofis jest od dawna, więc tutaj jako takich problemów nie było, aczkolwiek na przykład w porównaniu do Zooma, z którego równie korzystaliśmy, to też by były różne problemy. O, Tomek się pojawił z powrotem, za chwilę zobaczymy, czy nam dołączy z kamerką. Tomku, chętnie cię chcielibyśmy zobaczyć. Ja w międzyczasie może, słuchajcie, wrzucę wam link, tylko sobie już wezmę, go skopiuję. Tu możecie sobie, tak jak zawsze, co roku pobrać certyfikat, który jest dostępny po takim szkoleniu. Tomka możecie także odpytywać. Oskar zostawił maila. Ale wiem, że Oskar też, z tego co pamiętam, na grupie czy aktywną tablicę inspirację, którą prowadzę z Moniką, czy na zainspirowani też tam jest i jego można zaczepiać i Tomka też można zaczepiać. Na grupie Tomek nam coś pisze, że chyba ma, tak, on jest, tylko ciebie nie ma, znowu coś, są problem z kamerką, tak? Tak to bywa z tymi technologiami. No zobaczymy, czy uda nam się jeszcze z Tomka zobaczyć na koniec. O, jest. I widzimy cię z powrotem. Boże, Sylwester, jakie to jest skomplikowane. No nie, niemożliwe. Click Meeting nie może być bardziej skomplikowany niż Moodle. Słuchaj, mamy na uczelni Big Blue Batona, który jest takim open source'em jak Moodle, czyli jest za darmo i tylko wymaga administracji. I tam mam tylko trzy przyciski, słuchaj, nic nie muszę myśleć, kombinować. Jak ja tu widzę to menu, to jest gorsze niż Moodle, powiem ci. Ja tego się nie nauczę.
Oj tam, słuchaj, czwarty rok tu prowadzę. Fakt faktem, że zmieniają to trochę i ten sezon też przywitał nas kilkoma nowościami, aczkolwiek my mieliśmy próbę, to nie jest tak, prawda, Tomek? No powiedzmy sobie... Dwie próby mieliśmy. Oczywiście. Dwie próby. Zawsze tak jest. Raczej, jeżeli chodzi o klika, to zależy od tego, jaki pokój sobie wykupisz, Czesław, tak naprawdę. Mam akurat na 100 userów, bo za takie opłacamy. No jest to narzędzie też komercyjne, ale można było notabene z click meetingu korzystać w trakcie edukacji zdalnej za darmo, więc to też był taki moment, że można było sobie to wypróbować. Natomiast ja wiem, że kilka przycisków jest, ale tak naprawdę to nie jest aż tak dużo, Tomek. To tam jeden przycisk włącz, drugi wyłącz, nagrywanie się samo robi, wszystko działa. Tylko ginie gdzieś ten przycisk do włączenia kamery. Masz magiczne cuda się dzieją w tej Częstochowie, a nie tam od razu nic nie ginie. No przecież wiadomo, że znane jest Częstochowa z cudów, tak? Panie Czesławie, to Moodle może nie jest skomplikowane, co ma dużo opcji, tak? Na poziomie podstawowym, takim, żeby stworzyć kurs i go poprowadzić, to wydaje mi się, że Moodle nie jest skomplikowane. Natomiast Big Blue Button w wersji takiej, jak my mamy na uczelni, czyli założyliśmy sobie swój serwer i na swoim serwerze go postawiliśmy, nie ma żadnych ograniczeń. Ani pod względem ilości userów jednocześnie, ani pod względem ilości pokojów. Mamy 2400 pokoi otwartych właściwie przez cały czas. Oczywiście tam nie ma studentów, bo to są takie pokoje konsultacyjne i tam wchodzi student wtedy, kiedy potrzebuje i umawia się z prowadzącym, natomiast nie ma żadnych ograniczeń. Jest straszliwie zasobożerny i to, ile nasz administrator by nie przydzielił tam procesorów i pamięci, to on zeżre po prostu, przełknie i tak się zatka potem. Dobra, ja to odpiszę tylko niestety, bo my dobijamy do tej godziny, którą mamy. Natomiast tak, wtyczki, może na innym webinarze wiosną, ewentualnie zwalcie wtyczki, to jest, ja wiem, że na Moodle mocie to na pewno. Tak, od wtyczek to jest, widzisz, Sylwester, do wtyczek to powinieneś zaprosić Przemka Stęcla, bo to jest jego sztandarowy temat, to jest sztuczki i kruczki w Moodle'u. I on tam pokazuje na takich prezentacjach, na takich filmikach. Zresztą część z tych filmików jest otwarta na YouTubie, można go wyszukać. Serdecznie polecam, Przemysław Stęcel, sztuczki i kruczki. I on wtedy pokazuje sztuczki i kruczki. Ja to jestem prosty człowiek, inżynier, nauczyciel i ja potrzebuję wykonać robotę. Natomiast Przemek ma czas, on jest prywatnym biznesmenem, on ma czas, nikt go nie goni, nikt mu nie każe sprawozdań robić, dzienników uzupełniać, więc on sztuczki i kruczki i wtyczki poznaje. Natomiast jeżeli jakieś pytanie konkretnie o jakąś wtyczkę, no tak jak mówię, ja jeżeli wtyczkę jakąś potrzebuję, to administrator ją instaluje i my ją stosujemy. Tak mamy z frekwencją, tak mamy z taką wtyczką multilang do obsługi studentów zagranicznych, gdzie Moodle może być dwu- czy trzyjęzyczny. To H5P chyba. O, moja żona tam jest. Cześć, Dorota. H5P, to nie, ale to jest wtyczka, to nie jest. No i wydało się tak. Nie, słuchaj. Jakaś ciekawa grupa na Facebooku. Mamy grupę Polski Moodle Mood, ale tam się nic nie dzieje, nie ma komu tego rozbuchać. Natomiast naprawdę zapraszam do nas na Moodle Mooda. Nie pożałuje pan. Pan Grzegorz, tak? Pan Grzegorz, nie pożałuje pan. Na pewno, słuchajcie, Tomek, jak będzie już wszystko ustalone, to wrzucić zaproszenie i tak dalej, także na grupy nasze, tak zainspirujemy chociażby. To mnie musisz przypilnować, Sylwester, dobrze? Dobrze, przypilnuję cię. Gdzie będziecie? Gdzie będzie Moodle Mood, tak? Gdzie Moodle Mood w tym roku, czyli w 2020, miał być w hotelu Ostaniec na Jurze. My w ogóle promujemy Jurę. Z Przemkiem bardzo lubimy tą naszą Jurę i promujemy ją jak tylko się da wśród państwa. Dlatego poruszamy się po hotelach na Jurze. Dwa lata temu było w Orlim Gnieździe, a teraz miał być w
hotelu Ostaniec w Podlesice, Kroczyce. Piękna miejscowość, zaraz koło Góry Zborów. Natomiast no, pandemia nam pokrzyżowała plany i jeżeli będzie na wiosnę, to będzie właśnie tam. Z nadmorza do nas przyjeżdżają nawet, a to moja żona znowu mówi. Ja chciałem powiedzieć właśnie a propos Jury, tak, chyba to, czyli tam geografia, to tak wiecie, no ale to Jura w sumie, tak, i ostatnio byłem w Pieskowej Skale. Tak, to jest taka bardziej krakowska Jura. Tak, i moja skała. Mówiła sobie po 20 latach, że to wcale nie jest Piaskowa Skała. Tylko Pieskowa, tak? Skała. Dokładnie, to taka ciekawostka, polecamy, warto, a chociażby sam ojców, tak, no wiem, bardziej krakowska ta Jura, tak, i tak dalej, to takie dość magiczne miejsce. Jura się ciągnie od Krakowa aż po Wieluń, przy czym od Częstochowy już dalej właściwie to już tylko przyrodniczo, nie tak zamkowo i rycersko i ci na koniach, i te księżniczki, i skute skarby, to już nie. To już za Częstochową już tak nie ma. Natomiast między Częstochową a Krakowem jest tych zamków, strażnic, ostańców bardzo dużo w różnym stanie. Koło Częstochowy jest ten sławny Olsztyn, czy może Częstochowa jest koło tego Olsztyna, nie wiem jak tam, jak zwał, tak zwał. Olsztyna, no to jest jeszcze pustynia, tak? Jest pustynia Siedlecka. Ale myślałem o Błędowskiej, tak? Dobrze. Błędowska jest troszeczkę dalej. Tak, też na Jurze, ale troszeczkę dalej od Częstochowy znowu. Natomiast my mamy koło siebie pustynię Siedlecką. No i tak żeśmy przeszli na geografię, tak więc na ten jeszcze termin, słuchaj. Nie wiemy, jeszcze nie znamy terminu, ale będzie to na pewno taka wiosna, żeby można było już pójść na spacer po Jurze w krótkim rękawku, czyli to będzie prawdopodobnie przełom maja i czerwca. Dobra, to słuchajcie, jak coś, to możecie zawsze Tomka zaczepiać na grupie, ewentualnie nie wiem, czy podawać twój adres mailowy. No. Bardzo proszę, natomiast no bardzo proszę, to ja tutaj wpiszę, dobrze? Dobrze, wpisz. A ja dziękuję ci w imieniu swoim oraz naszych uczestników, wam dziękuję, że z nami byliście i zapraszam was, ja w sumie tak siedzę sobie co poniedziałek o 20:15 i co poniedziałek z innym gościem, a ponieważ słuchajcie, przed nami, troszeczkę zmienię ten temat i klimat, ponieważ przed nami Kodwik, a w sumie dwa Kodwiki, no bo ten Kodwik to tak się rozrósł do tych dwóch tygodni. Polska dzisiaj osiągnęła magiczną liczbę 10 tysięcy wydarzeń, z tego co widziałem. Podobno brakuje nam 1000 do pierwszego miejsca w Europie. Tak więc słuchajcie, dwa kolejne poniedziałki będą poświęcone troszeczkę już tematyce takiej związanej z programowaniem. Być może nie wasz temat, ale za tydzień zobaczymy się z dziewczynami z Radomia. To już nie Jura, co prawda, i będziemy mówili o programowaniu w klasach 1-3, natomiast za dwa tygodnie zaproszę was, słuchajcie, do spotkania z moim kolegą Michałem, który pokaże wam ramię robotyczne, a dokładnie takie ramię robotyczne, które możemy zrobić z szczykawek. Tak naprawdę, bez wykorzystania jakiegokolwiek sprzętu, komputera i tak dalej, tylko słuchajcie, pneumatyczne, hydrauliczne ramię ze strzykawek, rurek, z apteki. Takie bardzo ciekawa praca dla tych, którzy lubią sobie troszeczkę pomajsterkować z dzieciakami i to wszystko w ramach Kodwika. Programowanie dla klas 1-3 oraz ramię robotyczne, tu jak najbardziej klasy i młodsze i starsze się w tym odnajdą. Tomek mi zniknął z wizji. Ale Tomek, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Dla tych, którzy nie wyłapali, o, już się pojawia. Dobra, dla tych, którzy nie wyłapali wcześniej certyfikatu, to podsyłam jeszcze raz. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To ja dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówię, mogliście Państwo spędzić ten wieczór ciekawie, a spędziliście go ze mną. Bardzo dziękuję. No szczerze, ale no to był żenujący żart na zakończenie prowadzącego. Ciekawie albo ze mną. Przepraszam cię, no przecież tu większość z Państwa to jest pewnie na kwarantannie. A czyli z nudów. Tak, ile można ten La Casa de Papel oglądać?
Ale to, nie, to się skończyło, to już dawno temu, to wiesz. Jeszcze nie obejrzałem pierwszego odcinka. Przeminęło z wiatrem, tak, więc wiesz, ja już zdążyłem po tym, już zupełnie abstrahując, zaraz będziemy z Tomkiem gadać po godzinie o serialach, zdążyłem Uwięzione obejrzeć tego samego producenta, tak, więc no. Tak. Na przykład. Nie zagadujemy Was, bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Za tydzień lub więcej obserwujcie, pamiętajcie, aktywnatabica.pl, tam można będzie obejrzeć nagranie, tam można zobaczyć, jakie webinary były wcześniej i to, co szykujemy na nadchodzące miesiące. Dzięki bardzo.